No i leci jedna ośka, jak to się mówi, do domu. Proszę, jak łatwo wychodzi i gotowe. Silniczek, wszystko będzie wyciągane, turbo nowe, cały będzie robiony. Z uwagi, iż albo uszczelniacz poszedł na wale, albo gdzieś między obudowami, bo tu jest tak chamsko zrobione, że jest o, połówki są łączone. Dobra, turbo zapocone, wszystko będzie od nowa robione i zobaczymy, co tu z tego będzie. A co ciekawego w środku, to dalej się okaże. No i wszystkie wtyczki są tytkami pozaznaczane, żeby później było wiadomo, co która do czego. Tu już wtryski odpięte, całe to wyjdzie zaraz. Tu mam biało, czerwone, białe, bo ciężko kupić kolorowe. Wszystko porozłączane. Tutaj filmik nagrywam, żeby później wiedzieć mniej więcej, jak te kable tu były. Tutaj za tym. Tu jest wszystko. Czyli tu wychodzi do góry. Tu jest od pompy wysokiego ciśnienia. Tu jest czujnik oleju. No i mamy, tu jest ten, jeszcze z tyłu dwa kabelki, tu od przepustnicy, tu już nie zaznaczam, bo jest wtyczka specjalna, tutaj świece. No i praktycznie tu już mam wszystko uwolnione, jeden tu z tyłu jeszcze, no i gitara. Dobra. No i otworzyłem sobie rozrząd, żeby zobaczyć, jak to wygląda. No i piszcie w komentarzach, czy tak ma być. No mi się wydaje, że funkielnówka nieśmigalna. Jeszcze dobrze, że nie przeskoczył. No i sobie poczyścimy troszeczkę takim sprzętem. O, idzie fajnie. Trochę rdzy najwięcej czasu to zajdzie na czyszczenie tego wszystkiego. Powoli, powoli już zaczyna to. Tu silniczek, a tu płośki poczyszczone, wszystkie rury, opaski nowe, misa. Jedziemy z tematem. Już jest troszkę poczyszczone, podkręcane co się tu da, poluzowane. Ale już jest jeden problem, bo już jest jedna urwana. Będzie problem to wykręcić. Tu już tylko poduchy i silnik ze skrzynią wychodzi. Wszystkie rurki mają już te nowe opaski. Misa już jest nowa, uszczelka wyczyszczone. Płośki wyczyszczone.
Jak widać, korozja fajna. Zobaczymy, jak to będzie. Filtr już jest z powietrza nowy włożony. No i jedziemy z tematem. Nowe turbo, firma Nissens. Nówka nieregenerowane. Wszystkie uszczelki do tego. Komplet uszczelek całego silnika. Sprzęgło nowa luka. Rozrząd Iveco oryginał. I całe pudełko. Wszystkich części. Śruby, uszczelniacze, nawale, pierścionki główne, podkorbowody, dźwigienki. Wszystko będzie na nowe. Trochę kluczy pokupywane. Jest, o, literatura. Odrzewiacze. Zmywacze. Zobaczymy, co z tego wyjdzie.